Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w tym roku, 2021, z odcinkiem kawy. Postanowiłem dołożyć pewną nowość do 5 słówek losowanych co tydzień. Dokładną 2 idiomy. 2 Redewendungen, które będą też w tym pakiecie. To jest pierwsza nowość. Druga nowość. Nie będę losował przy Was ze słownika. Daliście mi sygnały wyraźnie, że Was to nudzi. Stwierdziłem, że faktycznie to bez sensu. Te słówka już mam wylosowane. Kolejna informacja. Może to zobaczyliście, może niekoniecznie, ale w grudniu. Będę w miesiącu tych odcinków kawę publikował 3. W pierwszym, w drugim i trzecim tygodniu miesiąca. Czwarty tydzień nie będę tego robił, po to, żeby się troszeczkę też z robotą wyrobić na kolejny miesiąc. I też potraktujemy ten tydzień ostatni jako rodzaj podsumowania, rodzaj powtórki tych słówek, które zostały wprowadzone w tych pierwszych 3 tygodniach. I ostatnia rzecz. Zdania z tymi słówkami losowanymi co tydzień, jak również ze słówkami z vlogów bieżących, możecie otrzymywać, możecie robić takie mini quizy, mini testy, które organizuję moim widzom. Częściowo robię to dla widzów widzów na karcie społeczność, tam pisząc pewne, każąc, no, prosząc nas o tłumaczenia i tak dalej, korygując te rzeczy. Natomiast o wiele więcej robię dla widzów, którzy mnie wspierają na kanale, klikając wesprzyj obok subskrybuj, macie poziom, próg za złoty 99 zł i tam już na tym poziomie umieszczam część testów, które nie są dostępne publicznie. Nie? Natomiast w progu 9,99 to jest próg, w którym umieszczam wszystkie mini quizy, mini testy, czyli zdania, bawię się zdaniami, bo daję Wam zdania do tłumaczenia z tych słówek montując, które losuję, z tych słówek, które pojawiają się w moich vlogach na kanale i też z tych słówek, które robię na live'ach niepublicznych, do których Wy jako widzowie nie macie dostępu, ale robię z nimi, będę właśnie robił z nimi zdania, właśnie klikając wesprzyj, wybierając albo poziom 1,99 albo 9,99, otrzymujecie w zależności od progu, od wysokości ceny też ilość tych zdań, ilość tych testów, które robię. Przechodzimy do słówek. Pierwsze słówko, pierwszy czasownik. Będzie zabawa taka, słuchajcie, troszeczkę to zmieniłem konwencję, że najpierw będę Wam mówił po polsku albo po niemiecku tak pospolicie i będziemy przechodzić do tego słówka, czy też do czasownika, czy też do zwrotu, do tego, którego chcę Wam zaprezentować. Czyli pierwsze zdanie, na przykład jest jakaś kobieta, nie? On mówicie i chcecie powiedzieć sie ist sehr schön, sie ist sehr attraktiv, nie? I jak to powiedzieć inaczej, używając czasownika, i właśnie to jest czasownik wylosowany, hermachen. Hermachen, znacie to? Mówicie takie zdanie. Sie macht viel her. Sie macht viel her. Co to znaczy hermachen? Machen to zrobić, wiemy, nie? Her oznacza do nas, w moim kierunku. Ona sie macht her, czyli robi do nas, ale co? Chodzi o wrażenie. Chodzi o to, że tam jest w domyśle, nie ma tego rzeczownika Eindruck, ale w domyśle chodzi o wrażenie, że jest atrakcyjna, że jest ładna. Sie macht viel her. Jak chcemy podkreślić, że jest atrakcyjna, nie dodajemy sehr, dodajemy viel. Nie? Możemy to przetłumaczyć jako przykuwa uwagę. Przyciąga, znaczy przyciąga, no brzmi to dziwnie, nie? Nie, że ona przyciąga jako mówi coś, tylko swoim wyglądem przyciąga. Na przykład, twoja siostra jest ładna, przykuwa uwagę, zwraca uwagę w kontekście atrakcyjności. To zdanie zabrzmi, deine Schwester macht etwas her, macht etwas her, nie? I to jest zdanie na czasownik na poniedziałek. Słówko na wtorek.
Czy wiecie, jak jest po niemiecku, bo to rzeczownik mi się wylosował? Czy znacie słowo kornik? Kornik, to wiecie, zwierzątko, co to w drzewie robi dziurki. To jest der Borkenkäfer. Borkenkäfer. I w kontekście kornika myślę, że pasowało, żebyście znali rzeczownik die Borke i die Rinde. Obydwa znalazłem jako oznaczenie kory. Słówko trzecie to jest przymiotnik, wylosowałem przymiotnik geschäftlich. Geschäftlich, czyli służbowo. Służbowo, co można? Można verreisen, wyjechać służbowo, nie? Na przykład on wyjechał służbowo gdzieś tam. Er ist geschäftlich verreist. Er ist geschäftlich verreist. Może być jakieś Vereinbarung, eine geschäftliche Vereinbarung, czyli jakieś ustalenie służbowe, jakieś ustalenie dotyczące spraw służbowych, nie? Geschäftlich, to jest trzecie słowo. Słówko na środę, trzecie słówko, to jest po polsku słowo, to jest służbowo. W interesach. No, to jest rzeczownik interesy, nie? Ale tu chodzi o służbowo czasownik, że można gdzieś na przykład verreisen służbowo. Czyli jak? Geschäftlich. Geschäftlich. To jest przymiotnik na środę. Można verreisen, jak już mówiłem. Może być z kimś, można verhandeln, mit jemandem geschäftlich. Służbowo z kimś pertraktować, negocjować coś. To jest środa. Geschäftlich. Na czwartek wylosowałem słówko dosyć ciekawe, dla mnie nowe, nie ukrywam. Jak jesteście w Niemczech, dopytajcie o to. Chodzi o czasownik spać. Oczywiście schlafen to byłoby zbyt proste, natomiast ja bym to przetłumaczył jako kimnąć się. Takie wiecie, potocznie. Kimnęła się, kimnął się, zdrzemnął się. Nie, nie chodzi o nicken. Mianowicie znalazłem czasownik pufen. Czwarte słówko na dzisiaj. Poufen. Czasownik regularny oznaczający zdrzemnąć się. Er hat gepouft. On się zdrzemnął. Also ich muss mal poufen. Muszę się zdrzemnąć. Muszę kimnąć. I piąty rzeczownik na piątek to jest rzeczownik długość. Die Länge. Die Länge. Ten rzeczownik pochodzi od przymiotnika lang. Długi. Przy czym przymiotnik lang nie ma tego umlautu, natomiast länge jako rzeczownik ma. Chciałbym również wspomnieć o przymiotniku breit, szeroki, jako przymiotnik, i die breite, szerokość. Nie? Potem mamy też hoch, to jest wysoki, i rzeczownik z tego przymiotnika jest die Höhe. Die Höhe. To jest trudne. Kwestia, patrzcie, hoch ma cecha, a die Höhe, rzeczownik już jest, obydwa są samocha. Widzicie tą różnicę? To jest właśnie ten rzeczownik. To para rzeczowników, które są razem, nie? I teraz czas na idiomy. I powiem wam zdanie po niemiecku, taką niemczyzną, taką klasyczną, i przełożymy to na idiom. Mianowicie, jesteście w jakiejś sytuacji życiowej i ludzie was pytają, czy wiecie, co macie dalej robić, bo macie jakiś tam macie, nie wiem, jakiś dylemat życiowy, stoicie na rozdrożu, musicie jakąś decyzję podjąć, nie? I wy mówicie coś takiego, po niemiecku, powiem taką zwykłą niemczyzną, ich weiß, wie der richtige Weg ist. Wiem, jaka jest właściwa droga, czyli wiem, gdzie iść. Wiem, co robić. Ich weiß, was zu tun ist. Wiem, co jest do zrobienia, czyli ogarniam. Wiem, gdzie idę, wiem, dokąd chcę iść. Jak to przełożę na niemiecki? Taki idiomatyczny. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Czyli wiem, dokąd to idzie. Lang gehen to iść wzdłuż, nie? Czyli wiem, dokąd, wzdłuż czego idę. Coś w tym stylu bym chciał to przełożyć. Ich weiß, wo es lang geht. Czyli wiem, co należy do moich obowiązków, wiem, dokąd zmierzam, wiem, co jest moją właściwą drogą, żeby zrobić tak, podjąć taką decyzję, a nie taką. To ja o tym wiem. Nie? Wiem, jak jest dla mnie. Może mi się wydaje, ale wiem
moim odczuciu, że wiem, dokąd mam iść. Ich weiß, wo es lang geht. To jest pierwszy idiom. I drugi idiom, jeżeli powiem to w niemczyźnie, w takiej zwykłej, ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Nic nie rozumiem. I jak można to idiomatycznie zamienić? Na co? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja rozumiem tylko dworzec. Krótko historycznie wynika to z tego, że po pierwszej wojnie światowej, jak Niemcy wracali, żołnierze niemieccy wracali do swoich domów z Francji, no to idąc przez pola docierali, czy chcieli dotrzeć jak najszybciej do dworców kolejowych, żeby się załadować do pociągów, do wagonów i pojechać do domu, nie? I ci Francuzi coś do nich mówili, oni się pytali o drogę, ci Niemcy, tych Francuzów, Francuzi odpowiadali im, oni ich nie rozumieli, ale jedyne słowo, jakie rozumieli, to dworzec. W sensie, dla nich nawet coś tam Niemcy, Francuzi tłumaczyli, którędy iść i tak dalej. Dla nich to było nieistotne. Oni rozumieli tylko dworzec. A jak rozumieli dworzec, to już nie było nieważne, czy to była rzeka, czy tam była droga, czy to było pole, czy to były jakieś przeszkody. Szli na dworzec, bo to był jakby ich cel, ostateczny powrót do domu, nie? Ładują się w dworcu do pociągów i powrót. I verstehe nur Bahnhof, czyli z tego bełkotu, który słyszę, słyszę tylko słowo, które chcę usłyszeć. Czyli w sumie nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Ten dworzec, no co z tego, że słyszę słowo dworzec, nie? I ktoś mi pokaże mi ręką, no to idę. Obojętnie, czy on jeszcze opowiadał, co tam jest, czy jest niebezpieczeństwo, czy jest pole minowe. Nie wiem, ich habe das nicht verstanden. Ja tego nie zrozumiałem. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja nic nie rozumiem. Ten idiom na dzisiaj. Drugi. Dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego odcinku za tydzień. Pozdrowieczka, trzymajcie się, hejka, cześć.